No dobra, druga odsłona naszego fantastycznego mini kursu obróbkowego. Witam Państwa serdecznie przed ekranami naszych monitorów bądź telewizorów. Klikamy znowu na ikonę programu, darmowego programu Fotor. Wybieramy edycję i otwiera nam się ten główny panel, który w poprzedniej części już z Wami omawiałem. Klikamy, żeby załadować sobie zdjęcie na środek ekranu. Wybieramy punkt na komputerze, gdzie mamy to zdjęcie zachowane. Ja tutaj znowu na pulpicie mam jeszcze drugie zdjęcie. Tym razem zdjęcie, które nosi dźwięczną i wdzięczną nazwę Baba. Oto jest ta baba. Baba, jak to baba, idzie sobie tutaj na cmentarzu sobie chodzi. My spróbujemy jakby to zdjęcie sam trochę sobie znowu obrobić, gdzieś tam może trochę popodciągać, zrobić, żeby było jeszcze trochę ciekawsze. Więc zaczynamy. Znowu zaczynamy od tej drugiej zakładki, która się nazywa Przytnij. Klikam sobie ją. Daję. Otwieram tą tutaj pod zakładkę Przytnij i wtedy teraz pokazuje mi się znowu ta biała ramka i mogę sobie kadrować. Załóżmy, że chciałbym obciąć troszkę tego z przodu, trochę tego asfaltu, czy cokolwiek to jest, po to, żeby pani baba, jak tutaj zobaczycie, zbliżyła mi się jak najbardziej do punktu przecięcia tych linii, prawda? Bo tam wiemy, że to jest ważne i tu przyciąga nam to delikatnie wzrok. Rozmawialiśmy o tym podczas lekcji kompozycji. Załóżmy, że tak to chcę skadrować, daję zakończ, mam zdjęcie fajnie skadrowane, tak jakbym chciał. Lecimy dalej. Klikamy na narzędzie, które się nazywa Dopasuj. Wybieram drugie od góry narzędzie, które się nazywa Ton. I tutaj mogę sobie na przykład... Wydaje mi się, że to zdjęcie jest delikatnie za jasne, więc tą ekspozycją sobie zjeżdżam delikatnie w dół. Niewiele minus 7. I podciągnę sobie trochę kontrast. Tu już wyraźnie widzicie, że zmieniają nam się barwy na zdjęciu. Zmienia się trochę jego ostrość. Troszeczkę nasycenia. Też nie zaszkodzi, żeby wyciągnąć te niebieskości z nagrobków, czy żeby wyciągnąć tą zieleń trawy. Tu na razie tyle w ekspozycji. W szczegółach ja sobie je delikatnie wyostrzę, ale tak dosłownie 2, 3, 4, 5, 6 kroczków malutkich. Balans bieli taki jest dość chłodny tutaj, ja bym go delikatnie ocieplił. Żeby pokazać, że zasymulować, że była trochę ładniejsza pogoda niż była w rzeczywistości. Zamykam balans bieli, idę dalej, winietę. Tu już mamy winietę. Winieta akurat w przypadku tego zdjęcia będzie fajna. Jak przyciągnę sobie w prawo, to zobaczycie, jak delikatnie nam się przyciemniają rogi tego zdjęcia, co pozwala nam skupić swoją uwagę na tym, co jest generalnie na środeczku. Highlight in Shadows, zobaczymy, jeśli tutaj jesteśmy w tych jasnych tonach, czyli highlights, jak damy troszkę w dół, to gdzieś tam one nam się delikatnie przyciemnią, te przepalone ewentualnie miejsca, których na tym zdjęciu akurat nie ma, bo zdjęcie po prostu jest fajnie zrobione. I teraz tak, tu znowu mamy brzegi, efekty, jeśli chcecie sobie porobić zdjęcia czarno-białe, oczywiście można. Brzegi, jak chcecie nadać jakieś ramki, można, nie namawiam. Tutaj jest znowu ten fokus, który robiliśmy ostatnio na tym poprzednim zdjęciu. Wydaje mi się dość fajny, też będzie fajnie wyglądał tutaj. Kliknę sobie na przysłonę F4 i pojawi mi się to kółeczko. Troszkę je powiększę, żeby więcej rzeczy było w ostrości i w fokusie. Mniej więcej tak. I teraz zobaczcie, jak tutaj fajnie, tutaj gdzieś był ten taki kabel, tu jest gdzieś jakiś igla, który niekoniecznie, wydaje mi się, jest tu taką najważniejszą rzeczą na świecie. Więc jak rozmyjemy troszkę to, co jest po bokach i gdzieś tam na krawędziach zdjęcia, to pomoże nam to przyciągnąć uwagę do tego, co jest najważniejsze, czyli tego, co w środku ekranu. I tu możemy sobie wybrać, czy chcemy, klikając po F2 czy F1.4, nawet to jest takie bardzo już mocne, powiedziałbym dość ostentacyjne to rozmycie. Ja bym raczej gdzieś tam w tych okolicach 4, 5, 6 w porównaniu do oryginału, który jest taki, myślę, że to 4 to jest takie, wydaje mi się, dość fajnie wypośrodkowane. Ten fokus, pamiętajcie, można zrobić albo tak koliście, albo wybrać sobie punkt ostrości poziomo, albo pionowo. Można też właśnie, tak jak mówiłem, poprzednio pokazywałem, obracamy sobie tym suwakiem, powiększamy go tam, żeby on nam wylazł powyżej tego punktu ostrości, o, na przykład tutaj,
I teraz znowu widzicie, jak i góra, i dół zdjęcia delikatnie się rozmywają. Pokażę może na... O, teraz to będzie bardziej widać. Ja wrócę sobie do tego kolistego, kolistej wersji i znowu tam przyciągnę troszkę, żeby gdzieś tą panią, na nią bardziej skupić wzrok. F4 zostawiam, jest fajnie. Dobra. I to by chyba było na tyle. Można, aha, taką tutaj ten kolejnym takim narzędziem, którego poprzednio nie, o którym nie wspominałem, jest, można wrzucić tekst na zdjęcie. To jest fajne, proste, jak gdzieś tam obrabiamy i chcemy, żeby któreś zdjęcie, chcemy ze zdjęcia niektóre sobie tam poopisywać jakoś śmiechotnie. Klikamy sobie na tekst, takie narzędzie, które tutaj jest tekst i tutaj na górze jest takie pole jak dodaj tekst. Dodajemy tekst, pojawia nam się taka sprytna ramka. Możemy ją sobie przeciągnąć, gdzie tylko chcemy, na przykład tutaj do góry. I możemy tutaj do środka wprowadzić tekst, na przykład coś tam kolorowy cmentarz. Cmentarz, może jeden. I tutaj też możemy robić z tym napisem oczywiście wszystko to, co chcemy. Możemy go powiększać. Pyk. Możemy zmieniać kolor tego tekstu tutaj. Na przykład czarny, bo to cmentarz, to damy czarny. I taką fajną rzeczą, która... Możemy pogrubić. O. Fajną rzeczą, która tutaj jest, jest krycie. To krycie możemy sobie zmniejszyć i wtedy ten napis nie jest taki ostentacyjny. Może... Nie, co ja tu nie chciałem. Ten tekst, który tutaj mamy, zawsze możemy tu dowrócić i coś poprawić. Ja na przykład dałem duże O, a nie chciałem, więc jest kolorowy cmentarz. Możemy zmienić czcionki, zaznaczymy to i tutaj jest, tutaj sobie zmieniamy. Tu jak otworzycie, klikniecie na ten trójkącik, to generalnie pokażą się wszystkie czcionki, które macie zainstalowane w komputerze. Możemy taką pisaną na przykład. Albo, no co tam komuś się podoba, nie? O, tu jest taka, o taka powiedzmy, nie? Jest taka czcionka, jest napis, generalnie, o taki. Może, można przesunąć go oczywiście troszkę w tą stronę. No i tak to wygląda. Więc znowu mamy zdjęcie gotowe, dajemy eksport, zapisz na komputerze, wybieramy tutaj, znowu możemy sobie go nazwać inaczej, możemy sobie na przykład baba obrobiona, to może nie najlepiej brzmi, ale ona naprawdę jest obrobiona. Zapisz zdjęcie, wybieramy gdzie, ja na przykład znowu zapisuję na pulpicie, bo tam był oryginał. I to w zasadzie tyle. Zdjęcie cały czas próbuję zachować, gdzieś tam się zachowa. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli będą następne odcinki, będziemy Państwa oczywiście informować. Całujemy i ściskamy. Buziaki. Pa, pa.